W trudnych czasach pandemii, gdy codziennie media informują o większych liczbach zakażeń, szpitale przekształcane są w jednoimienne, szkoły przechodzą na zdalne nauczanie, a rząd namawia obywateli, aby pozostali w domach, pojawia się pytanie, czy jest jeszcze jakiś azyl, miejsce, w którym można poczuć się jak przed epidemią? Jest las, a w przypadku naszego powiatu Puszcza Kozienicka. Piękna przez cały rok, także jesienią.